dzisiejsze przepisy i prawo jasno określają granice kar, niezależnie od tego, czy chodzi o wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, czy też grzywny, które mocno uderzają w portfel. Jednak historia opowiada znacznie mroczniejszą opowieść. Kary nie miały jedynie na celu poprawy, ale również łamały ciało i ducha w najbardziej przerażający sposób. Ludzka zdolność do okrucieństwa nie miała granic, a metody, które stosowano, czyniły każdy oddech nowym poziomem agonii. Oto przerażające kary z przeszłości, które cię zaszokują. Temat jest kontrowersyjny, jak lubicie, dlatego zostaw łapkę w górę, żeby zasięgi filmu nie spadły. Napisz komentarz kara, a przypnę ci serduszko. Lingqi, znane również jako śmierć przez tysiąc cięć, było formą egzekucji stosowaną w cesarskich Chinach i naprawdę definiowało słowo brutalny. Wyobraź sobie to. Skazani byli przywiązywani do drewnianej ramy, bezradni i niezdolni do ruchu. Kat z przerażającą precyzją zaczynał kawałek po kawałku odcinać ciało ofiary, zaczynając od kończyn i stopniowo zbliżając się do środka. Nie chodziło tu tylko o zadawanie bólu. Była to forma kary, która symbolizowała całkowite upokorzenie. Celem było stopniowe pozbawianie ofiary godności, kawałek po kawałku, aż w końcu umierała z powodu odniesionych ran. Całe to cierpienie mogło trwać godziny, a nawet dni, gdy kat wykonywał setki cięć, przedłużając agonię i horror. W ostatnich etapach ofiara była często zdeformowana nie do poznania. Co ciekawe, Lingqi miało nie tylko fizyczne skutki. Wierzono również, że wpływało na duszę, uniemożliwiając ofierze znalezienie spokoju w zaświatach. Praktyka ta była tak przerażająca, że ostatecznie została zakazana w roku 1905. Spryskiwacz ołowiany. Na pierwszy rzut oka spryskiwacz ołowiany mógł wyglądać nieszkodliwie, przypominając prosty metalowy przedmiot. Jednak to urządzenie było dalekie od prostoty w swojej okrutności. Była to mała, perforowana metalowa kula, przymocowana do długiej rączki, co pozwalało oprawcy napełniać ją roztopionym ołowiem, wrzącym olejem, a nawet gorącą smołą. Płyn był wlewany do kuli, a po podgrzaniu oprawca potrząsał nią nad ciałem ofiary. Wrzący płyn kapał przez małe otwory, powodując dotkliwe oparzenia wszędzie tam, gdzie dotknął skóry. W niektórych przypadkach roztopiony ołów wylewano bezpośrednio na twarz, oczy lub do ust ofiary, powodując przerażające obrażenia, które często prowadziły do powolnej i bolesnej śmierci. Spryskiwacz ołowiany był wszechstronnym narzędziem terroru używanym w całej Europie w średniowieczu do karania osób oskarżonych o herezję, zdradę lub inne przestępstwa. Skutki jego użycia były dewastujące. Pozostawiał zwęgloną skórę, oślepione oczy i w wielu przypadkach prowadził do makabrycznej śmierci. Skafismus. Skafismus, znany również jako łodzie, to metoda egzekucji wywodząca się ze starożytnej Persji, zaprojektowana, by być tak torturująca i upokarzająca, jak to tylko możliwe. Ofiara była umieszczana pomiędzy dwoma wydrążonymi pniami, z głową, rękami i stopami wystającymi na zewnątrz. Następnie karmiono ją przemocą mlekiem i miodem. Brzmi przyjemnie? Nic bardziej mylnego. Mieszanka ta powodowała ciężką biegunkę, która w połączeniu z miodem rozsmarowanym na ciele przyciągała roje owadów. Ofiara była pozostawiana na pływającym w stawie lub bagnie pniu, bez możliwości poruszania się i ucieczki. Owady, przyciągane zapachem i miodem, zaczynały żerować na odsłoniętym ciele. Przez dni, a czasem nawet tygodnie, osoba była powoli zjadana żywcem przez owady, cierpiąc z powodu infekcji, odwodnienia i niewyobrażalnego bólu. Kaganiec hańby. W średniowieczu trzymanie języka za zębami nie było tylko dobrą radą, było wymuszane zimnym, twardym żelazem. Wejdź w kaganiec hańby pokręcone narzędzie zaprojektowane, by powstrzymać plotkarskie lub zbyt głośne kobiety. Ten metalowy wynalazek pasował na głowę jak klatka, a metalowy ustnik wsuwał się do ust, aby tłumić mowę. Jeśli nosząca go osoba próbowała mówić, kolce na ustniku przebijały język, zapewniając ciszę przez ból. Tortury jednak na tym się nie kończyły. Kobieta była często ciągnięta po ulicach, publicznie zawstydzana i upokarzana.
Nie chodziło tylko o karę, ale o kontrolę, utrzymanie kobiet w ryzach, aby bały się mówić. Kaganiec hańby przestał być używany w XIX wieku. Zdzieranie skóry. Flaying. Kolejną przerażającą karą w historii, która cię zaszokuje, jest flaying, czyli zdzieranie skóry z żywej osoby. Może to brzmieć jak coś z horroru, ale była to bardzo realna i okrutna metoda kary stosowana w różnych kulturach na przestrzeni wieków. Ta tortura była często zarezerwowana dla osób oskarżonych o ciężkie przestępstwa lub zdradę. Proces był tak bolesny, jak się wydaje. Kat zaczynał od kończyn, powoli odrywając skórę od mięśni i tkanki pod spodem, centymetr po centymetrze. Aztekowie, znani ze swoich rytualnych praktyk, wykonywali flaying jako część ceremonii religijnych, a skóry ofiar często nosili kapłani, co miało na celu przeniesienie mocy ofiary. W starożytnej Persji zdzieranie skóry było stosowane jako polityczne oświadczenie. Ciała obdarciach z skóry przestępców lub pojmanych wrogów były publicznie eksponowane, aby ostrzec innych. Proces ten mógł trwać godzinami, a ofiary znosiły niewyobrażalny ból, dopóki nie umarły z powodu wstrząsu, utraty krwi lub infekcji. Bełajka Falarisa. Bełajka Falarisa to jedno z najbardziej znanych narzędzi tortur w historii, które łączyło w sobie okrucieństwo i pomysłowość. W starożytnej Grecji, około 570 roku przed naszą erą, brązownik o imieniu Perillos zaprezentował to przerażające urządzenie tyranowi Falarisowi z Akragas. Wykonany w całości z brązu, był pusty w środku z otworem dla ofiary. Gdy ofiara była wewnątrz, zamykano ją, a pod bykiem rozpalano ogień. Metal powoli się nagrzewał, a ofiara piekła się na śmierć. Ich krzyki były sprytnie kierowane przez rurki, aby przypominały ryk byka. Urządzenie to było nie tylko sposobem na egzekucję, ale również formą ponurej rozrywki. Przerażająca spuścizna byka Falarisa przetrwała jako symbol tyranii i terroru, aż w końcu została zniszczona lub ukryta po obaleniu Falarisa. Wszycie w martwego konia. Wszycie w martwego konia jest tak przerażające, jak brzmi. Proces rozpoczynał się od złamania kończyn ofiary, co uniemożliwiało jej ucieczkę. Ten brutalny krok sprawiał, że skazaniec był całkowicie unieruchomiony. Następnie ofiarę siłą wkładano do wnętrza martwego konia. Aby wzmocnić przerażenie, skazańca wszywano w brzuch zwierzęcia, skutecznie więżąc go w gnijącej celi. Jakby zamknięcie w rozkładającym się ciele oraz złamane kości nie były wystarczające, martwe zwierzę pozostawiano na zewnątrz, wystawiając ofiarę na bezlitosne działanie pogody oraz drapieżników takich jak szakale, dzikie psy, wilki czy sępy, w zależności od regionu. Te drapieżniki mogły zjeść ofiarę żywcem, o ile wcześniej nie udusiła się trującymi gazami wydzielanymi przez rozkładającego się konia. Korzenie tej kary sięgają wczesnego chrześcijaństwa. Szczególnie kojarzone są z okrucieństwami wobec chrześcijańskich męczenników pod rządami cesarza Nerona. Podobny opis można znaleźć w starożytnych greckich kronikach, gdzie zgromadzenie dyskutowało o najbardziej okrutnej metodzie zabicia chrześcijańskiej kobiety, decydując się na wszycie jej w martwego osła z odsłoniętą głową. Paine forte et dure. Paine forte et dure, co oznacza silną i twardą karę po francusku, była brutalną formą egzekucji stosowaną w średniowiecznej Anglii. Zazwyczaj stosowano ją wobec tych, którzy odmawiali przyznania się do winy lub niewinności wobec swoich zarzutów. Proces był tak samo przerażający jak powolny. Oskarżony był rozbierany, kładziony na ziemi i przywiązywany sznurami do rogów pokoju. Następnie ciężkie kamienie i żelazo były umieszczane na jego klatce piersiowej, stopniowo zwiększając wagę, aż osoba zgodziła się odpowiedzieć na zarzuty lub zmarła pod miażdżącym ciężarem. Agonia mogła trwać godzinami, a nawet dniami, a ofiara znosiła ogromny ból, gdy waga miażdżyła jej ciało. Metoda ta została po raz ostatni użyta w Anglii w 1741 roku i ostatecznie została zniesiona w 1772 roku. Jednym z najsłynniejszych przypadków była Margaret Clio, która zmarła w 1586 roku, odmawiając przyznania się, aby chronić swoją rodzinę. Zagotowanie żywcem. Zagotowanie żywcem brzmi jak koszmar, ale dla niektórych była to przerażająca rzeczywistość. Ta makabryczna kara była stosowana w różnych kulturach, aby dać przykład tym, którzy popełnili ciężkie zbrodnie.
Proces był dokładnie taki, jak brzmi. Skazaniec był umieszczany w dużym kotle wypełnionym płynem, często wodą, ale czasami również olejem lub roztopionym metalem. Następnie kocioł był podgrzewany, aż płyn zaczął wrzeć. Ból, jaki odczuwała ofiara, był niewyobrażalny, gdy płyn bulgotał i wrzał. Ciało skazańca gotowało się żywcem, skóra pękała, odchodziła od ciała, a narządy wewnętrzne zaczynały zawodzić. W Anglii metoda ta była stosowana za panowania króla Henryka VII, szczególnie wobec osób winnych trucicielstwa. Zagotowanie było powolnym, rozciągniętym w czasie procesem, zaprojektowanym, aby zmaksymalizować cierpienie i przerazić każdego, kto mógłby być świadkiem tego makabrycznego widowiska. Gruszka boleści. Gruszka boleści jest jednym z najbardziej groteskowych narzędzi tortur, jakie kiedykolwiek wymyślono. W kształcie gruszki ten metalowy instrument służył do zadawania straszliwego bólu w najbardziej wrażliwych miejscach ciała. Mógł być wkładany do ust, odbytu lub pochwy, w zależności od przestępstwa. Po włożeniu gruszka była powoli rozszerzana poprzez obracanie śruby, rozciągając tkanki ciała do granic wytrzymałości. To urządzenie było często używane do karania bluźnierców, cudzołożników oraz kobiet oskarżonych o czary. Gruszka boleści nie miała na celu szybkiej kary. Chodziło o zadanie jak największego cierpienia, pozostawiając ofiarę przy życiu, przynajmniej na pewien czas. Kołyska Judasza. Kołyska Judasza, znana również jako krzesło Judasza, była koszmarnym narzędziem tortur używanym w średniowieczu. Była szczególnie niesławna w okresie hiszpańskiej inkwizycji. Wyobraź sobie drewnianą lub metalową piramidę, której ostry wierzchołek skierowany był w górę. Ofiara, związana linami, była powoli opuszczana na ten szpikulec, który miał na celu penetrację odbytu lub pochwy. Waga ich własnego ciała stopniowo powodowała, że wierzchołek wnikał głębiej, zadając potworny ból. W niektórych przypadkach tortura była intensyfikowana przez dodanie ciężarów do nóg ofiary, co jeszcze bardziej wciągało ją na ostrze. Aby jeszcze bardziej pogorszyć sytuację, kat czasami kołysał ofiarę tam i z powrotem, powodując, że szpikulec rozdzierał jej ciało jeszcze bardziej. Ten przerażający proces mógł trwać godzinami, a nawet dniami, prowadząc do poważnych obrażeń wewnętrznych, infekcji, a często i śmierci. Kołyska Judasza była nie tylko fizyczną torturą, ale także formą psychologicznego męczenia, ponieważ ofiara nigdy nie wiedziała, kiedy lub czy koszmar się skończy. Strappado. Strappado było metodą tortur, która wydawała się niemal zwodniczo prosta, ale jej skutki były druzgocące. Ręce ofiary były związane za jej plecami, a następnie była podnoszona za pomocą liny przywiązanej do nadgarstków. Sam ciężar ciała, ciągnący za ramiona, często powodował ogromny ból, a częstym skutkiem były zwichnięte barki. Metoda ta nie polegała jedynie na zadawaniu fizycznego bólu. Miała również na celu złamanie ducha. W niektórych przypadkach oprawcy dodawali ciężary do stóp ofiary, co jeszcze bardziej potęgowało cierpienie. W brutalniejszych odmianach, znanych jako squaz, ofiarę nagle opuszczano tylko po to, by gwałtownie pociągnąć ją z powrotem liną, co powodowało dalsze urazy stawów i mięśni. Ta metoda tortur była znana ze swojego zastosowania podczas hiszpańskiej inkwizycji, ale także była stosowana wobec więźniów politycznych, takich jak Niccolò Machiavelli, który cierpiał pod tą okrutną techniką w roku 1513. Zanim przejdziemy dalej, oto dzisiejszy wybór subskrybentów. Przerażający obraz, który widzisz, przenosi nas w czas, kiedy sprawiedliwość była wymierzana z okrucieństwem i publicznym wstydem. Trzy kobiety z rękami związanymi za plecami prawdopodobnie przygotowują się do kary, która wywołuje dreszcze na plecach. Strappado, ta brutalna metoda, polegała na podnoszeniu ofiar za nadgarstki, często powodując ogromny ból i zwichnięte ramiona. Choć nie była stosowana wyłącznie wobec kobiet, była przerażającym losem dla tych, które były oskarżane o przestępstwa lub po prostu łamały normy społeczne. Ale to nie była jedyna forma tortur i upokorzeń, z jakimi musiały mierzyć się kobiety. Istnieją inne przerażające kary w historii, które przyprawią cię o dreszcze. Kolejną niesławną metodą były dyby, urządzenie, które unieruchamiało stopy, a czasami także ręce ofiary, czyniąc ją bezbronną wobec drwin, wyzwisk,
a nawet fizycznych ataków ze strony przechodniów. Dla kobiet kara ta nie polegała jedynie na fizycznym bólu, ale także na odebraniu im godności w najbardziej publiczny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Następnie była kaczka, krzesło, które często było przeznaczone dla kobiet oskarżanych o czary lub o bycie zbyt krzykliwymi. Przywiązane do krzesła kobiety były wielokrotnie zanurzane w zimnej, mętnej wodzie kara, która mogła prowadzić do szoku, a nawet śmierci. Metody te miały na celu nie tylko ukaranie, ale także kontrolowanie i podporządkowywanie, odzwierciedlając brutalne realia czasów, w których miłosierdzie było rzadką cnotą. Co myślisz o tych brutalnych praktykach? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej. Nabicie na pal. Nabicie na pal to kara, która w pełni oddaje znaczenie słowa makabryczna. Ta metoda, spopularyzowana przez Włada Palownika, polegała na wbiciu dużego, ostrego pala przez ciało ofiary. Ale to nie była szybka śmierć. Pal był ostrożnie wprowadzany przez odbyt lub pochwę, a oprawcy dbali o to, aby nie uszkodzić od razu żadnych ważnych organów, co pozwalało przedłużyć cierpienie ofiary. Następnie pal był stawiany pionowo, a ofiara powoli zsuwana w dół pod wpływem grawitacji. Śmierć mogła nadejść po godzinach, a czasem nawet po dniach, gdy pal stopniowo przebijał kolejne organy wewnętrzne. Wład Palownik używał tej metody, aby zastraszyć swoich wrogów, nabijając na pal tysiące osób, co zbudowało jego przerażającą reputację. Horror związany z nabiciem na pal wynikał nie tylko z fizycznego bólu, ale także z psychologicznej męki, jaką było patrzenie na cierpienie innych, wiedząc, że można być następnym. Sztrandowanie. Sztrandowanie to prawdziwy koszmar dla żeglarzy w XVII i XVIII wieku. Ta morska kara polegała na przywiązaniu ofiary do liny, która przeciągana była pod kilem statku. Skazaniec był wrzucany za burtę i przeciągany pod dnem statku pokrytym ostrymi muszlami skorupiaków. Podczas gdy ofiara była ciągnięta pod kadłubem, ostre muszle rozdzierały jej skórę, zostawiając głębokie, krwawiące rany. Wielu skazanych topiło się, zanim zdążono ich wyciągnąć, a ci, którzy przeżyli, często pozostawali z poważnymi ranami i zakażeniami. Sztrandowanie było metodą utrzymania surowej dyscypliny na pokładzie statków, służąc jako przerażający przykład dla każdego, kto rozważałby nieposłuszeństwo wobec rozkazów. Chociaż nie była to powszechna forma kary, jej okrucieństwo sprawiało, że była jedną z najbardziej obawianych. Powieszenie, wyprucie wnętrzności i poćwiartowanie. Powieszenie, wyprucie wnętrzności i poćwiartowanie było ostateczną karą za zdradę stanu w średniowiecznej Anglii. Była zarezerwowana dla tych, którzy odważyli się zdradzić koronę. Proces był tak brutalny, jak długi. Najpierw skazany był ciągnięty na miejsce egzekucji na drewnianej ramie, co samo w sobie było upokarzające i bolesne. Na miejscu był wieszany za szyję, ale odcinano go, zanim śmierć mogła go zabrać, pozostawiając go w ogromnym bólu. Następnie kat wypruwał jego wnętrzności na oczach ofiary, a wnętrzności były palone przed jego oczami. W końcu ciało było poćwiartowane, a każda kończyna była wysyłana w różne części kraju jako ostrzeżenie dla innych. Głowy często były wystawiane na widok publiczny, na przykład na moście w Londynie. Ta kara stanowiła potężny środek odstraszający, upewniając się, że każdy, kto rozważałby zdradę, dwa razy zastanowił się przed popełnieniem tego czynu. Tortura szczurów. Tortura szczurów to jedna z tych kar, która wywołuje dreszcze już przy samym jej wspomnieniu. Wywodzi się ze starożytnych czasów i była przerażająco stosowana aż do XX wieku. Ta metoda łączyła tortury psychiczne i fizyczne, wynosząc je na zupełnie nowy poziom. Koncept był przerażająco prosty. Na nagi brzuch lub klatkę piersiową ofiary kładziono żywego, wygłodniałego szczura, a następnie przykrywano go klatką lub garnkiem. Do tego pojemnika przykładano ciepło. Gdy temperatura rosła, przerażony szczur, desperacko próbując uciec, zaczynał kopać w jedynym miękkim materiale, jaki miał pod sobą, w ciele ofiary. Ta groteskowa praktyka była szeroko stosowana podczas powstania holenderskiego w XVI wieku, gdzie holenderski przywódca Diederik Sonoy słynął z jej użycia wobec hiszpańskich więźniów. Widok klatki umieszczanej na ich ciele często wystarczał, by najtwardsi żołnierze wyjawiali swoje tajemnice. Horror na tym się jednak nie kończył.
Podobne metody były stosowane w średniowiecznych Niemczech, gdzie szczury wprowadzano do ciał ofiar przez otwarte rany. Jeszcze w latach 70. XX wieku chilijski dyktator Augusto Pinochet był oskarżany o używanie szczurów w groteskowych formach tortur seksualnych wobec więźniów politycznych. Narzędzie tortur. Narzędzie tortur było urządzeniem zaprojektowanym, aby maksymalizować cierpienie i wydobywać zeznania nawet od najbardziej nieugiętych więźniów. To niesławne narzędzie składało się z drewnianej ramy z wałkami na każdym końcu. Nadgarstki i kostki ofiary były przywiązane do tych wałków, a kiedy Kat je obracał, ciało było boleśnie rozciągane. Im bardziej wałki były obracane, tym bardziej stawy, więzadła i mięśnie były nadwyrężane. W skrajnych przypadkach kończyny ofiary mogły zostać zwichnięte lub nawet oderwane. Narzędzie tortur było również bronią psychologiczną, łamiącą wolę tych, którzy je przeżywali. Strach przed tym narzędziem często wystarczał, aby więźniowie przyznali się do zbrodni, których nie popełnili, tylko po to, by zakończyć ból. Koło łamania. Koło łamania, znane również jako koło Katarzyny, było barbarzyńską metodą egzekucji, która była powszechnie stosowana w całej Europie przez wieki. Ofiary często były przywiązywane do koła, a ich kończyny systematycznie łamano ciężką żelazną laską, łamiąc kości w wielu miejscach. W niektórych przypadkach połamane kończyny były przeciągane przez szprychy koła, pozostawiając ofiarę, by umierała powoli z powodu szoku, utraty krwi lub wychłodzenia. Koło było następnie wznoszone na słupie, wystawiając umierającą lub martwą ofiarę jako przerażające ostrzeżenie dla innych. Jedna z najsłynniejszych spraw dotyczyła Petera N., niemieckiego seryjnego mordercy z 1581 roku. Wytrzymał 42 uderzenia przez 2 dni, które systematycznie łamały jego kończyny od kostek w górę, zanim został poćwiartowany żywcem. Pomimo swojej brutalności, koło łamania było używane aż do XIX wieku. Loch Oubliette. Oubliette to nie tylko loch, to jama rozpaczy, więzienie zaprojektowane tak, aby jego więźniowie zniknęli ze świata. Sama nazwa pochodzi od francuskiego słowa oublier, oznaczającego zapomnieć, co dokładnie opisuje los tych, którzy trafiali do tego przerażającego miejsca. W przeciwieństwie do tradycyjnych więzień, Oubliette było często wąskim pionowym szybem ukrytym pod klapą. Ofiary spuszczano do tego ciasnego, pozbawionego okien lochu, gdzie były zapomniane, pozostawione na powolną śmierć w całkowitej ciemności. Najbardziej przerażającym elementem Oubliette była jego konstrukcja. Zazwyczaj była ona tak wąska, że więzień nie mógł ani siedzieć, ani położyć się wygodnie. Niska wysokość sufitu potęgowała klaustrofobiczny koszmar. Często takie lochy były pozbawione światła, jedzenia, a czasem nawet wody, co prowadziło do śmierci przez głód, odwodnienie lub czyste szaleństwo. W niektórych przypadkach Oubliette było wyposażone w kolce na dnie, co gwarantowało, że nawet najmniejszy fałszywy krok doprowadzi do impalacji więźnia. Zdarzało się, że skazańcy byli wyciągani po kilku dniach tylko po to, by zostać poddanymi dalszym torturom. Te mroczne, wąskie cele były powszechnie używane w średniowiecznej Europie, zwłaszcza w zamkach pełniących funkcje obronne i miejsca wymierzania okrutnej sprawiedliwości. Egzekucja przez słonia. Egzekucja przez słonia była formą kary śmierci stosowaną w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, gdzie słonie szkolono do wykonywania publicznych egzekucji. Te potężne zwierzęta wykorzystywano do miażdżenia, rozczłonkowania, a nawet dekapitacji skazanych więźniów. Była to zarówno metoda egzekucji, jak i spektakl, który przyciągał tłumy, by mogły na własne oczy zobaczyć przerażającą siłę tych zwierząt. W niektórych przypadkach słonie szkolono, aby przed zadaniem ostatecznego ciosu wykańczały ofiarę poprzez tortury. Te potężne zwierzęta były zdolne do zmiażdżenia kości i czaszki jednym krokiem, a czasami wyposażano je w ostrza przymocowane do kłów, aby ofiara została rozcięta na kawałki. Egzekucja przez słonia nie była jedynie sposobem na zadanie śmierci, ale także pokazem absolutnej władzy panującego. Była to dramatyczna i przerażająca przestroga przed buntowaniem się przeciwko autorytetowi. Poena culei. W starożytnym Rzymie zbrodnia parricidium, czyli zabójstwo ojca, matki lub bliskiego krewnego, była uważana za jedną z najcięższych.
karą było wszycie winowajcy w skórzany worek wraz z żywymi zwierzętami, psem, małpą, kogutem i wężem. Następnie worek z przerażonymi stworzeniami wrzucano do rzeki, gdzie przestępca tonął wśród chaotycznych ruchów swoich towarzyszy. Nie był to jednak przypadkowy wybór zwierząt. Każde z nich miało symboliczne znaczenie w kulturze rzymskiej. Wąż, często żmija, kojarzony był z zabijaniem rodziców zaraz po narodzinach, odzwierciedlając popełnioną zbrodnię. Pies, uważany za nieczyste i dzikie zwierzę, symbolizował hańbę. Kogut był symbolem przemocy, a małpa, karykatura ludzkiego życia, oznaczała szaleństwo. Z biegiem lat kara ta doczekała się różnych wariacji. Za panowania cesarza Hadriana skład zwierząt w worku został ustandaryzowany, a praktyka ta była straszliwą formą kary przez wiele stuleci. Choć poena kulei ostatecznie wyszła z użycia, doczekała się ponownego zastosowania w średniowiecznych Niemczech, gdzie zamiast skórzanego worka używano lnu, co gwarantowało, że skazany utonie zamiast się udusić. Bastinado. Bastinado to forma kary, która skupia się na podeszwach stóp, jednej z najbardziej wrażliwych części ciała. Ta metoda, stosowana w różnych kulturach na przestrzeni dziejów, polegała na biciu stóp kijem lub prętem. Ofiary często były skrępowane, a powtarzające się uderzenia powodowały intensywny ból, obrzęk, a czasem trwałe uszkodzenia. Prostota bastinado sprawiała, że była to popularna forma kary cielesnej, zwłaszcza w miejscach takich jak Bliski Wschód i Azja. Stosowano ją nie tylko jako formę kary, ale także jako sposób na wyciągnięcie zeznań lub informacji od więźniów. Ból zadawany przez bastinado był szczególnie dotkliwy, ponieważ stopy zawierają liczne zakończenia nerwowe, co sprawiało, że każde uderzenie było niezwykle bolesne. Maszyna korbowa. Maszyna korbowa mogła nie wiązać się z przemocą fizyczną, ale była formą tortur, która wyniszczała duszę. Wynaleziona w XIX wieku jako narzędzie kary w brytyjskich więzieniach, maszyna korbowa wymagała od więźniów, by kręcili korbą wielokrotnie, często tysiące razy dziennie. Wewnątrz maszyny znajdował się bęben wypełniony piaskiem lub innymi materiałami, które stawiały opór, gdy więzień obracał korbą. Zadanie było monotonne, wyczerpujące i wydawało się niekończące. Maszyna ta została zaprojektowana, aby złamać ducha poprzez zwykłą, bezsensowną rutynę. Więźniowie, którzy nie spełniali swojego dziennego limitu obrotów, spotykali się z dalszymi karami, co sprawiało, że maszyna korbowa była nie tylko narzędziem fizycznego wyczerpania, ale także psychicznej udręki. Była to kara, która zamieniała czas w broń, wyczerpując tych, którzy jej podlegali, poprzez beznadziejność ich zadania. Krwawe orły. Krwawe orły były rytualną metodą egzekucji przypisywaną Wikingom. Według sag i historycznych zapisów ofierze rozcinano plecy, a żebra były łamane i wyciągane na zewnątrz, aby przypominały skrzydła. Następnie przez to otwarcie wyciągano płuca i rozkładano na żebrach, tworząc wygląd rozpostartego orła. Tortura ta miała być stosowana wobec wrogów lub osób, które popełniły poważne przestępstwa. Miała na celu zarówno ukaranie, jak i upokorzenie w najbardziej bolesny sposób. Chociaż niektórzy historycy kwestionują autentyczność krwawego orła, pozostaje on jednym z najbardziej przerażających kar przypisywanych epoce Wikingów. Wystawianie zwłok w klatce. Wystawianie zwłok w klatce to kara, która nie kończyła się na śmierci, trwała dalej, przekształcając ciało w przerażający symbol prawa i porządku. Po egzekucji ciało przestępcy było umieszczane w żelaznej klatce i wieszane w publicznym miejscu. Tam pozostawało, aż zgniło na widoku wszystkich. Celem było służyć jako ponure ostrzeżenie dla każdego, kto rozważał popełnienie podobnego przestępstwa. Widok rozkładającego się ciała, powoli rozpadającego się w swojej klatce, miał budzić strach w sercach żywych. Wystawianie zwłok było powszechne w Anglii w XVIII wieku i często stosowano je wobec rozbójników, piratów i morderców. Praktyka ta została ostatecznie zniesiona w 1834 roku, ale jej upiorny obraz wciąż nawiedza karty historii.